One Man Show. Cześć, witam z bazy w Zalesiu i tego, z bazy, dlatego że ciągle pada. Ja oczywiście jako człowiek praktyczny się wyłącznie cieszę. Jakbyście wiedzieli, ile się wydaje na podlewanie ogrodu, to byście spadli z krzesła. Więcej niż niektórzy mają emerytury. No więc na tak to natura to wszystko sama ładnie ustawia. Dobra, do tego, do rzeczy. Podobno trwają Igrzyska Olimpijskie. Ja mówię podobno, bo tak z gazet wcale to nie wynika. Do czego piję, do czego zmierzam. No głupie są to igrzyska na kontynentach z drugiej strony. Mianowicie wczoraj grali w nocy siatkarze i oczywiście w żadnej gazecie tego nie ma. Jest o piłkarzach ręcznych, którzy przegrali. Zrobiło się niezręcznie. Bardzo ładny tytuł. Niezręcznie. Pięknie. Nawet to zaskakujące. Kto był wydawcą? Tomek Podawczyk prowadził. To proszę, Tomasz. Bardzo dobry tytuł. Chyba pierwszy dobry od pół roku. W przeglądzie. Ja nie mówię o twoim, bo nie wiem, jak ty tam działasz. Natomiast o tych siatkarzach nic. Grali z Iranem paru gości z takimi brodami. Wyglądali, jakby przeszli się po Warszawie. Jak nic, byliby zaraz zdrutowani, bo wyglądali jak tacy terroryści muzułmańscy. No ale co poradzić. Jak zapytałem dziś Karola, czy oglądał mecz. Karol, co odpowiedziałeś? Nie. No Karol nie. Karol po prostu postanowił zbojkotować. A czemu nie lubisz siatki? Ja lubię, że tylko na nagrywanie. No to nawet dawali na jedynce. To bo wiesz, pewnie masz jedynkę w domu. Mam. No, ten komputera nie masz, telefonu nie masz, ale jedynkę masz. No właśnie. Ale bo dlaczego nie oglądałeś? Sorry. Could you repeat, please? Nie byłem jakoś mega super zainteresowany. Aha, nie byłem mega super zainteresowany. Ja muszę powiedzieć, ja jestem zawsze mega super zainteresowany, bo wiem, że czasem warto wiedzieć. I dzięki temu no, na przykład można odróżniać Kłosa od Buszka, Buszka od Zatorskiego. Chociaż ja ich wszystkich odróżniam z genialnej reklamy w Plusie. Aż nawet byłem zdziwiony. Najbardziej to muszę powtórzyć. Zatorski dzwoni do babci, biegnie. Pobieżni i tam babciu, a tam pierogi będą, a ten no jeden z kolesi krzyczy, spytaj czy będą też te, czy będą jeszcze tam, nie wiem, karpie w galarecie czy coś, a on nie, babciu, to kolega z pracy, no, nie, kapitalne. No więc ten Zatorski wczoraj wszedł i naprawdę świetnie grał, a trzeba powiedzieć, że on zaczął grać tylko dlatego, że ojciec był prezesem i to w Bełchatowie. To jest śmiesznie. Więc odróżniam już Kłosa, odróżniam, no Kurka to wcześniej też odróżniałem, ale taki jakiś łomiak, czy jakiś na łom w każdym razie ma początek. To takiego nie znałem. No więc tak się wdrażam powoli w tych gości, bo niewykluczone, że będą oni mistrzami olimpijskimi. No bo tak, mistrzami świata już byli. Nawet więcej, Karol, ci powiem, są mistrzami świata. Wiesz o tym? Polacy. No bo widzisz, Ligę Światową, czy wygrali? Wygrali. No wygrali kiedyś. No, także ten. W tamtej Ligi Światowej zapamiętałem, że Rusy jak wyszli z hali po przegranym meczu, to normalnie walili, podobno, no, ja przy tym nie byłem, ale opisy czytałem, że normalnie trener polewał białą do tego, do kubków i oni z tych normalnie kubków tam sobie pod halą, bo nie chciałem się czekać na autobus tak na sucho, czyli jak to w suchym zakonie, jak to o ich niemu się mówi, suchy zakon. No więc ten, suchy zakon to jak prohibicja. No więc ten, więc od razu kubki mieli przygotowane, ten baterie też. To taka normalna ekipa, ale wczoraj dostali łom od trójką, od dwóch chyba, od kogo? Od Argentyny? Od Argentyny. Z Argentyną gramy w czwartek. Ja w każdym razie się będę tym troszeczkę jarał, dlatego że wiem, że mnóstwo ludzi się nudzi, jak w piłce się nic nie dzieje. Ja teraz mamy chwilowe te parę dni przerwy. Poza tym, że to mnie dzisiaj rozbroiło, poza tym, że... Może Pazdan przejdzie do Barcelony, by miał przecież przejść. No niezawodny Karol skomentował to mianowicie, tak, ma przejść za Ter Stegena. No, także za Ter Stegena pójdzie Michał tam. Niech idzie. Dobra, słuchajcie, więc tylko patrzę, narobili polscy wstydu. A słyszałeś o tych ciężarowcach? Karol? O tym, że są inni? No oczywiście, że tak. I to nie gosiki były i tak dalej. Prezes, podam się do dymisji. Ja nie wiem, dlaczego od razu się nie podam, tylko podam.
narobili Polsce wstydu, a ile było śmiechu z ruskich. A ja tutaj tych ruskich broniłem, cały czas mówiłem, że wszyscy biorą, że to Amerykanie wszystkie złote medale musieli poddawać. Tam Marion Johnson, Tim Montgomery, no w ogóle już nie chcę tego nawet wyliczać. Ten Niemcy, no cały przemysł, więc Koksiarski. Natomiast najgorsze jest to, że w sztandze, czyli w podnoszeniu ciężarów, jest to coś tak permanentnie, czyli stale spotykanego, że należałoby tę dyscyplinę po prostu zlikwidować, bo to jest śmiechu warte. 4 lata bulić takim gościom kasę, stypendia, wozić ich po 300 dni w roku po różnych wycieczkach, a oni sobie dożylnie dają ten nadrolon. No. Wczoraj ten mówił jeden sztangista, ten nasz, ten Zieliński, że trzeba być, żeby brać nadrolon, trzeba być debilem. No ja tak sobie zadałem pytanie, a może on jest debilem? No przecież dlaczego w sporcie zakładamy, że ktoś nie jest debilem? Przecież bardzo wiele zagrań z piłki nożnej na przykład świadczy wyłącznie o debilizmie. Na przykład w środku boiska jakaś sytuacja, nagle gość kogoś tam, ale tak wycina z tyłu, że po prostu no widać, że to musi być czerwona kartka, wywalnie z boiska. Ale on go wycina po prostu. No jest debilem? Przez chwilę jest debilem. No a jeżeli jest się przez chwilę debilem, no to już potem może niestety skutek być trochę dłuższy. A, to bardzo fajna rzecz jest. Najgłupsze tłumaczenia dopingowiczów. Ciekawe, co tu znajdziemy. Co my tutaj tego... Na przykład Tyler Hamilton, kolarz. Hamilton przekonywał, że w jego organizmie pojawiły się ślady obcej krwi. Miała ona pochodzić od jego brata bliźniaka, który zmarł w łonie matki jeszcze przed narodzinami. Nie, kapitalne, kapitalne. Dobra, zobaczymy, co jest ten Merit, LeSean Merit. Poczekaj, Miss Olimpijski na 400 metrów z Pekinu. Okazało się... okazało się, że jest on dodawany, czyli ten niedozwolony środek, do popularnego leku na potencję. Merit przyznał, słuchaj Karol, kurde, musisz się oderwać wreszcie od tego niedziałającego twojego telefonu. Merit przyznał, że chciał powiększyć swojego penisa. Nie no, mega, mega, mega. Ale że jak chcę powiększyć penisa, to w biegu na 400 metrów to przeszkadza, bo mi się majta tam między nogami. No, ale może przez to będzie cięższy, będzie lepiej wielkości. Środek ciężkości będzie lepiej umiejscowiony. Nie, dobra, jeszcze jest trzeci, ale to mi się podoba. To powinno być w ogóle na pierwszej stronie, a nie na ostatniej. Dobra, Konrad Kostkentenis i Katerina Tanu, lekarze reprezentacji Grecji, mieli się stawić na badaniach przed startem na Igrzyskach Olimpijskich, ale nie dojechali. Sprinterzy byli sprytni, bo sfingowali wypadek motocyklowy. Teraz oprócz oskarżeń o doping staną przed sądem także za składanie fałszywych zeznań. Faktycznie było coś takiego, że oni niby jechali na badania dopingowe i motocykl im się rozwalił. W związku z czym no nie mogli, pojechali gdzie indziej. Dobra, to mamy jeszcze, tu mamy jeszcze Dieter Baumann, lekkoatleta. Sprawa Niemca jest chyba najbardziej skomplikowana. O, to Jana Kostyra napisała. To jest ten, bardzo to córa Andrzeja Kostyry, szefa działu sportowego. Mnie kiedyś tam zwalniał z pracy ze 2 razy nawet. Ale ten, ale pozdrawiam Andrzeju. Ten w każdym razie. Sprawa Baumana jest o tyle skomplikowana, że testom antydopingowym poddał się dobrowolnie. Niezależny ośrodek wykrył u niego nadrolon. O, to samo co biorą debile. Przez kolejne dni Baumana badano wielokrotnie. Zauważono, że poziom nadrolonu różni się w zależności od pory dnia. Bauman twierdził, że powód jest oczywisty. Niedozwolone środki wstrzyknięto mu do pasty do zębów. Jaw nie był jednak naiwny, zawiesił lekkoatletę. No i piąty jest Polak, no musiał być polski wątek. Jarosław Morawiecki, hokeista. Miał szansę zaistnieć nawet w lidze NHL. Ja będę walił bramy w Kanadzie, tam w Szwecji. Super, super gościu. Ale zaprzepaścił na Igrzyskach Olimpijskich w Calgary. Po meczu reprezentacji Polski z Francuzami, wygranym 6-2, proszę, jak mieliśmy czasy, miał zdecydowanie wyższy niż prawidłowy poziom testosteronu. Tłumaczył, że zakazana substancja znalazła się w barszczu z krokietem. Po tej dopingowej wpadce zawieszono go na 16 miesięcy. Jeszcze słyszałem takie głupie tłumaczenia, mianowicie po Pekinie, że faceci złapani na dopingu twierdzili, że Chińczycy
szprycują kaczki tymi środkami dopingującymi, żeby większe rosły, a oni po prostu wyszli z wioski i jedli kaczkę po pekińsku i ten. I w kaczce wystrzegajcie się kaczki po pekińsku, jeśli chcecie trenować podnoszenie ciężarów, bo zresztą nie wiemy, co dodają do żywności. Tak samo trzeba się wystrzegać tego kurczaków, bo też są to wszystko tuczone sztucznie, pędzone. Świń też, wieprzowiny proszę nie jeść, wołowiny też pędzone strasznie. A fajnie, bo tam jeden gatunek wołowiny to są byki, które są karmione wieszka roczym. Najlepsza wołowina, najdroższa w Japonii, piwem. Piwem. Te po prostu walą browary, przez to są takie duże, takie okiony i wtedy to jest mięsko takie bardzo, bardzo strawne. Dobra, a poza tym fajnie tu gdzieś jakiegoś nie zgłosili pływaka do zawodów, 4 lata się go szykował i ten, i go zapomnieli zgłosić, a to jest w ogóle mi świat, jakby było i ten, no dobra. Co my właściwie możemy powiedzieć? Odia Legia, nowy transfer, stoper, tam już mówią, że ten, że zagra Wawis i Maciej Dąbrowski też, ten z Lubina. Mogą liczyć na występ, w to oczywiście mówimy o Pucharze Polski. No i ten, i Azda znowu wolne, no pewnie negocjuje z Barceloną. Ale tu jest dobry tytuł, ten. Pogba wrócił, bo kazała mu mama. Do tej pory to jedyny, który wrócił, bo kazała mu mama, nawet nie wyjechał. To był Tomek Jodłowiec, bo miał kontrakt na stole z Włoch. No ale mama powiedziała, żeby nigdzie nie jechał, bo jest za młody jeszcze po prostu. Ten gość już dawno karierę powinien zakończyć. No ale ja żartuję, bardzo solidnie. Ja myślę, że pomoże w awansie do Ligi Mistrzów i to, bo to jest taki gość, ja bym powiedział, pozbawiony szybkości teraz, ale układu nerwowego. Czyli on się nie denerwuje. On tam czy gra tam z Chojniczanką, czy gra z jakimś dobrym klubem, czy z Napoli, czy z czymś, to gra tak samo po prostu. Jak? Tak samo, co to znaczy? To jest moja tajemnica, ale ten. No dobra, o tym Pogbie jeszcze chwilę trzeba zagadać. Pogba zamienił Juventus na Manchester United za 105 milionów euro, no czyli jakieś to pewnie ze ile funtach ze stówka, nie wiem. Został najdroższym piłkarzem w historii, a 4 lata odchodził z Manchesteru, tego samego Manchesteru, żeby ośmieszyć, za darmo, niemal za darmo, bo tam na bilet musieli mu dać. No i teraz tak, pracownice zrobiły sobie zdjęcie z Pogbą w klubowej koszulce na tle wielkich pralek i o proszę, udostępniłem w internecie. No i co tu jest z tego? Dobra, Dudu. I teraz wypowiedź jest. Mama już dawno mówiła mi, że wrócę do United. Jak się okazało, mama ma zawsze rację, a słuchanie jej wychodzi tylko na dobre. Powiedział Pogba. Co ci mama mówi? Karol, powiedz. To jest bardzo miło. Ale nie, na przykład, że jest ładnie, nie. Ale na przykład, czy coś mówi tak, że ten, że ten, na przykład, żebyś się nie spóźniał? A to też tak sobie mówię. Dobra, słuchaj. A tu w ogóle tak gazetarz żyje głównie tym, że człowiek ryzyka szefem Orłosie, tak? Bo Orłoś to ja nie wiem, kim był w ogóle. Facet czyta z Proptera całe życie, teksty mu piszą całe życie i ten. Zarabia ze 3 dychy i co, i jeszcze ma wybierać se szefa? No w każdym razie człowiek ryzyka. No to a co to ryzyk? Ryzyk to wybudował parę dosyć solidnych kościołów w tym kraju, nie? A co wy żeście wybudowali? Podejrzewam, że najwyżej ten. Dla chomika klatkę. Dobrze, zrobiło się rekord Pogby. No tutaj też o siatkarzach nic nie będzie. No to jest właśnie, kiedyś mówiłem, że przez to wszystko to kiedyś gazety, przez to wszystko gazety stracą rację bytu, więc jedyne wyjście to jest robić tak, zlikwidować internet i robić igrzyska wyłącznie w Polsce. Wtedy będzie wszystko na czas. A kiedyś, przed wojną, proszę sobie wyobrazić, przed wojną, tak nie było jeszcze internetu. Robiono, jak coś się działo, to robiono, ja jeszcze pamiętam, mimo że to już po wojnie, robiono specjalne wydania i ten. Wydanie nadzwyczajne i tam latali chłopcy tacy mali po mieście, po Warszawie, po Krakowie, po różnych, w Gdańsku to latali też tylko z niemieckimi gazetami. I ten, dancyć. No i ten, i po prostu o każdej porze tej nocy, jak coś się działo, to nagle trach i w drukarni walili te egzemplarze i od razu wywozili do miasta rowerami. Można, no ale to musimy czekać aż... Ja już to moja teoria od lat, jakiś Chińczyk zazdrosny czy Hindus, tam ustawiam te rejony,
zazdrosną dziewczynę wrzuci takiego wirusa, że cała sieć padnie w ciągu jednej sekundy. Dobra, zaczynajmy tutaj Brazylię, bo to jest ciekawe. Brazylia na razie dwa mecze, wiesz jakie karą wyniki? Nie. No Brazylia dwa mecze na razie na igrzyskach i dwa razy 0-0 i z jakimiś ogurasami. Tam RPA chyba jakiś Irak czy Nigeria czy coś tam. Ja nawet tego nie tego. Fajny tytuł. Tracone gole, przestań już śmieszyć. Dariusza Wdowczyka. I ten. Wisła Kraków 4-3 wygrała, ale gratulacje. Natomiast stracone gole, przestają już śmieszyć Dariusza Wdowczyka. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś jak on grał na obronie w Kadrze i w Legii, to mnie przestawały śmieszyć stracone gole przez Dariusza Wdowczyka. Mianowicie, kiedyś był taki mecz z Interem Mediolan, graliśmy i ten, i ostatnia minuta chyba dogrywki, czy coś, czy ostatnia minuta meczu, w każdym razie go tak skręcił Rummenigge tam, pach i ten taki łysy Pietro Fanna strzelił. No sorry, że wspominki, ale to były takie czasy, że myśmy mieli takie kluby jak Barcelona i Inter, to na widelcu po prostu. No z Bayernem niestety nie było dobrze, bo ta chyba siódemkę. Kto był trenerem, jak siódemkę Legia dostała? To jest dobre pytanie. Karol odpowiedzi nie zna, ja znam. Andrzej Strejlał. Tak ustawił zespół, że po prostu powiedział, żeby zaatakować, co oczywiście trener ma do tego prawo, ale już przy jakieś 0-3 czy coś, to jakoś nie mówił, żeby jednak przestać atakować. Dobra, to ten, to właściwie na dzisiaj mamy tyle, poza tym, że w klasyfikacji medalowej prowadzą Chiny, proszę, na razie mamy 7 złotych, a my mamy, słuchajcie, miejsce numer gdzieś 38 razem ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Gruzją, ale i Izrael jest, o i Portugalia jest, proszę, a przez Portugalię zremisowaliśmy na tym, na Euro i żeśmy nie przegrali meczu na Euro, bo to żeśmy przegrali, to żeśmy nie przegrali. I mamy tyle samo medali, słuchajcie, co Hiszpania też, także nie ma co się przejmować. To był one man show, a ja teraz się zamienię, pozwolicie, w tego byka, który musi ładnie zadbać o swoją wołowinkę. I wam również tego życzę mimo deszczu. Hejka.